Cześć! Dniowe latte cieszy się bardzo dużą popularnością w kawiarniach i restauracjach jesienią oraz zimą. I w tym odcinku pokażę Ci, jak w domowym zaciszu samodzielnie przygotować właśnie takie dniowe latte. Żeby przygotować dyniowe latte, przede wszystkim rozpoczynamy od tego, że potrzebujemy mieć pire z dyni. Jak przygotować pire z dyni, dowiesz się z poprzednich moich filmów. Ja tutaj już mam je przygotowane i żeby uruchomić i rozpocząć przygotowanie, nabieram 2 łyżki dyniowego pire do słoika. W słoiku będę to blendowała, dlatego że dzięki temu nie obrudzę całej kuchni i dyniowe latte będzie smaczne, aromatyczne i po przygotowaniu kawy nie będę musiała sprzątać kuchni. Do tego wlewam 1 szklankę mleka, może być mleko roślinne, u mnie jest to mleko sojowe, ale równie dobrze może to być tradycyjne mleko krowie. Żeby osłodzić odrobinę to nasze dyniowe latte, dodaję 4-5 łyżek mleka skondensowanego. Oczywiście odrobina przyprawy korzennej do dyni. Jak taką przyprawę zrobić, też się dowiesz z poprzedniego filmu. Szczypta przyprawy dodana. Odrobina wanilii. W końcu mamy deser. Niektórzy uważają, że kawa latte to jest bardziej deser niż kawa. Ja uwielbiam czarną, mocną kawę, ale jesienną porą takim dyniowym latte nie pogardzę. Wszystkie składniki są gotowe, miksuję je na jednolitą masę. Przygotowując to w takim wąskim słoiku, założyłam tylko jedną łopatkę do roboty, więc jedną łopatką dużo łatwiej się wtedy to miksuje. Ale jeżeli chcesz przygotować taką dużą porcję, bo masz dużo gości, śmiało możesz włączyć 2 łopatki i zrobić to na przykład w większej misce albo w większym naczyniu. Złota zasada przygotowywania latte jest taka, że w pierwszej kolejności do szklanek należy wlać właśnie mleko. Czym lepiej schłodzone, tym lepiej rozwarstwi nam się na osobne warstwy mleka oraz kawy. Wlewam dyniowe latte. Porówno do każdej szklaneczki. I na sam koniec mam tutaj przygotowane, zaparzone, malusieńkie filiżanki espresso i wlewam espresso do latte. Jeżeli zrobicie to takim jednym, odważnym ruchem, to oddzieli nam się kawa od dyniowego latte, czyli mamy idealny, piękny miks kawowy. Jak widzicie, przygotowanie takiej kawy wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy dobrej jakości mieć swój własny domowy mus, mleko skondensowane, karton mleka roślinnego bądź też tradycyjnego. I jak widzicie, uwaga, degustacja. Bardzo, bardzo dobre. Pamiętajcie, żeby przed przygotowaniem tej dyniowej latte mleko troszkę podgrzać, wtedy nie wystudzicie świeżo zaparzonego espresso. Yummy! Już nie musicie chodzić do kawiarni i restauracji na dyniowe latte. Zróbcie w domu, nie pożałujecie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.